prosto i stemplujecie wybranym stempelkiem tyle razy, ile proszę bardzo. Tyle razy stempujecie stempelkiem, tyle razy i zmieniacie potem Stępuj, stępuj, ty, dobra. I zmieniasz sobie stempelek, wrzucasz. Ale tak nie będzie widać. Stępuj tak, żeby było. Co jest wygodniej liczyć i sprawdzać, jaką miałeś kolejność wrzucania kostek? Czy jeżeli masz konstatowane po kolei, czy tak po prostu po całej kartce? Po kolei. Po kolei, czyli porządkowanie tego, prawda? To jest na przykład. Słuchajcie, to ja mam jeszcze, bo jesteście klasa trzecia, znajecie? Bardzo fajna zabawa ze stempelkami jest taka, że dzieci w klasie trzeciej piszą opowiadanie, a niektóre słowa zastępują stempelkami. Przełóżcie swoją kartkę albo tutaj na dole, jak macie na drugą stronę, napiszcie jakieś jedno zdanie, gdzie słowa zastąpicie stempelkami. Czy uda wam się takie zdanie wymyślić? Popatrzcie, jakie są stempelki. Czy uda wam się zrobić tak, żeby w jednym zdaniu było kilka stempelków? Czy jest, będzie ktoś tam? To komuś